Po pierwsze, co ja miałem w ogóle powiedzieć? Czyli jeżeli pan Belfer ma przyjeźdź z internetu, uważacie mnie jako... Okej, potrąciłem się. Klasycznie. Ostatni mógł dostać. Czekajcie. Będzie tutaj fajne cięcie. Tu zrobię fajne cięcie, bo się tam pokręciłem. Cześć, Misiu Wiewiórko. Z tej strony pan Belfer, czyli najlepszy nauczyciel wśród youtuberów i najlepszy youtuber wśród nauczycieli. Fajnie, że jesteś. Co znajdziesz na moim kanale? Przede wszystkim filmy, które pomogą tobie osiągnąć sukces, jeśli chodzi o naukę chemii. Zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej. I nieważne, że kilka filmów, które mają aktualnie największą oglądalność, były nagrywane za czasów gimnazjum. One nadal są aktualne, więc jeśli jesteś w szkole podstawowej, spokojnie możesz z nich korzystać. Będę nagrywał kolejne, zarówno do szkoły podstawowej, jak i do szkoły ponadpodstawowej. Teraz posłuchaj, jak obsługiwać ten kanał. Po pierwsze, zwróć uwagę na miniaturkę przy każdym filmie. Dominujący kolor będzie oznaczał, dla jakiego poziomu edukacyjnego jest ten film przeznaczony. I teraz po kolei. Kolor zielony to poziom easy, czyli materiał przeznaczony dla szkoły podstawowej. Kolor niebieski to poziom normal, czyli materiał przeznaczony dla podstawy z chemii dla szkoły ponadpodstawowej. I kolor czerwony to poziom hard, czyli film przeznaczony dla szkoły ponadpodstawowej poziomu rozszerzonego. Drugą ważną informacją, którą możesz wyczytać przy tytułach danych filmów, jest numeracja. Na przykład, jeżeli mamy film o solach dla szkoły podstawowej, to będzie film o numerze E6, bo to jest ten najdłuższy film o solach, z którego zaczerpniesz najwięcej informacji, a jeżeli będę dogrywał do niego w przyszłości konkretne zadania, doświadczenia, eksperymenty, to będzie ten odcinek się nazywał na przykład E6.1, E6.2, tak żebyście wiedzieli, od czego te odcinki zależą i od czego pochodzą, od którego głównego odcinka. Ok? Mam nadzieję, że to dla ciebie jest jasne. No i teraz jeszcze jedna ważna informacja, w sumie kilka ważnych informacji, więc jeszcze nie wyłączę tego filmu. Pierwsza sprawa, jak zobaczysz jakiś film, to najważniejsza rzecz, odpal sobie jeszcze opis do tego filmu, zobacz ten opis do filmu, bo bardzo często będę umieszczał tam informacje, których teraz nie jestem w stanie przewidzieć, ale to mogą być dodatkowe quizy, prezentacje do pobrania, którą właśnie oglądasz w formie tego wideo, żebyś mógł sobie na telefonie na przykład przypomnieć te informacje przed kartkówką czy sprawdzianem, czy dodatkowe na przykład zadania dla chętnych, jeżeli chciałbyś sobie utrwalić tą wiedzę, czy na przykład notatki graficzne, które pozwolą ci łatwo przypomnieć sobie te wszystkie informacje, które w tym odcinku były zawarte. Także czytajcie opis pod danym filmem, a tam na pewno będę umieszczał najbardziej aktualne informacje, różnego rodzaju podpowiedzi, które już nie zmieściły się w filmie, który już został opublikowany. Bo pamiętajcie, filmu nie mogę edytować, a opis cały czas mogę edytować, dodając dla Was nowe treści, które mogą Wam się przydać w tym, żebyście osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce chemii. No a ponieważ jestem najlepszym nauczycielem wśród youtuberów i najlepszym youtuberem wśród nauczycieli, to pamiętaj, że masz zostawić mi komentarz, bo czytam wszystkie i jestem bardzo zainteresowany tym, co u Ciebie słychać, jak Ci mogłem pomóc i czego ode mnie oczekujesz, więc spokojnie komentujcie. Kolejna sprawa, subskrybujcie i zostawiajcie ten magiczny dzwoneczek po to, żeby dostawać powiadomienia, kiedy wrzucę coś nowego, a ten dzwoneczek też służy do tego, żebyście dostawali powiadomienia, kiedy robię transmisję na żywo. One nie są zbyt często, ale czasami wieczorem siadam sobie, piję kawę i odpalam moją ulubioną konsolę i gram w gry, rozmawiając z Wami o wszystkim, o czym się da. Więc wtedy tylko i wyłącznie dowiecie się o tym, kiedy będzie tam wduszony ten dzwoneczek, bo potem po zakończeniu ten stream znika magicznie i już go nigdy nie zobaczycie. Kolejna sprawa, no to oczywiście łapki w górę. Jeżeli film Tobie pomógł, to po prostu nie bój się zostawić informacji o tym, że on jest pomocny, bo wtedy algorytm YouTube'a stwierdzi, że on jest pomocny i innym uczniom, jak będą wyszukiwali jakichś informacji, też pomoże i wyskoczy im tam na samą górę tej całej listy. I kolejna sprawa, mów tym, których znasz osobiście, nauczycielom, swoim kolegom, koleżankom albo rodzicom, cioci, wujkowi, że jest taki pan Belfer, nauczyciel z internetów i że on dzieli się swoją wiedzą z uczniami i robi to fajnie, mam nadzieję, robi to z takim dużym zaangażowaniem i pomaga po prostu bezinteresownie Wam, czyli młodym ludziom, po to, żebyście osiągali swoje sukcesy w szkole. No a wiemy, że ta szkoła dzisiaj jest dosyć trudna do przebrnięcia, więc jeżeli mogę Tobie pomóc, to po prostu szeptaj o mnie dobrze w swoim otoczeniu. I ostatnia rzecz. Chcę Ci powiedzieć, że nieważne jakie masz oceny w szkole, ja jestem z Ciebie dumny, bo jesteś tutaj. To znaczy, że jesteś ciekaw, dotarłeś tutaj, bo chcesz się rozwinąć, albo dostać najlepszą ocenę z chemii, albo dowiedzieć się czegoś nowego związanego z rozwojem własnym. Więc to jest już powód do tego, że ja jako nauczyciel mówię piąteczka, szósteczka, czy cokolwiek innego, albo nie wiem, zachowanie wzorowe. Kolejna sprawa, no to... Co ja miałem tu powiedzieć? A, wiem. Klasycznie. Trzymam za Ciebie kciuki. Po prostu, żeby Ci się wszystko udawało. Cześć.